W tym odcinku formuła, która będzie sumowała wartości warunkowo, biorąc pod uwagę wielkość znaków. Zacznijmy może od tego, że wskażę wszystkie dane, na które będą nakładane jakieś kryteria, jedno kryterium w tym przypadku, i przyrównam te wszystkie wartości do mojego kryterium, które jest w komórce F2. Jeżeli teraz nacisnę F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi, to uzyskam tablicę, w której są prawdy i fałsze. Prawdy są w tych miejscach, gdzie w danych jest Bosch. Ale takie zwykłe porównanie nie rozpoznaje, nie rozróżnia wielkości znaków. Zwróć uwagę, że ta prawda tutaj odpowiada temu Boschowi, a ta prawda tu odpowiada temu Boschowi. Co mogę zrobić? Klikam Ctrl-Z i powiem Excelowi, aby to porównanie zrobił trochę inaczej. Wrzucę to do środka funkcji porównaj. To jest jedna z funkcji w Excelu, która rozpoznaje wielkość znaków. Jej trzeba wskazać dwa teksty, które będą porównywane. Jako pierwszy tekst wskażę zakres ze wszystkimi odbiorcami. Średnik, a jako drugi tekst wskażę ten tekst, którym jest moje kryterium, czyli w tym przypadku wartość słowo Bosch. Jako że funkcja porównaj oczekuje tutaj jednego tekstu, jednej wartości, a ja wskazałem jej zakres z wartościami, to będę ją zmuszał do wykonywania operacji tablicowych. Zamykam nawias, jeżeli teraz nacisnę F9, to również uzyskam prawdy i fałsze, ale zwróć uwagę, że prawda już jest tylko jedna. Ona odpowiada temu wpisowi tutaj, który jest dokładnie taki jak ten. I teraz jak mam już taką tablicę, w której mam prawdy w tych miejscach, które będę chciał sumować, to mogę użyć funkcji suma iloczynów, aby przemnożyć tę tablicę przez inny zakres, ten zakres z tymi wartościami, które będę chciał sumować. Więc naciskam średnik i jako drugi argument funkcji suma iloczynów wskazuję ten zakres, w którym są te wszystkie wartości. Żeby to było poprawne, to te dwa zakresy, te dwie tablice w funkcji suma iloczynów muszą być takich samych wymiarów. I tak jest, bo tu w tym obszarze, w tej tablicy, która będzie budowana funkcją porównaj, mam tyle samo wartości, ilu jest tych odbiorców. Ale to jeszcze nie koniec. Jeżeli teraz zatwierdziłbym tę formułę naciskając Enter, to uzyskam w wyniku 0. Funkcja suma iloczynów obsługuje operacje na tablicach i nie muszę naciskać Ctrl-Shift-Entera, ale 0 wyszło dlatego, że funkcja suma iloczynów nie jest w stanie przemnożyć tablicy, w której są prawdy i fałsze, przez tablicę z liczbami. Należy te prawdy i fałsze przekonwertować na zera i jedynki i mogę to zrobić bardzo łatwo przez użycie podwójnego minusa przed funkcją porównaj. Teraz klikam Enter i uzyskuję w wyniku 94, co jest równe tej wartości. Tutaj mam tylko jednego Boscha wpisanego z małej litery. Ale gdybym wpisał tutaj coś innego, na przykład Google z małych liter, to mam 1170. Zwróć uwagę, że na ten wynik składa się tylko to oraz to. Nie brana jest pod uwagę ta wartość, ani ta wartość, bo rozróżniamy wielkość znaków.